Cześć, witajcie. No dzisiaj pierwszy śnieg spadł. Jest 23 marca. A ja co? A ja przyjechałem nad rzeczkę, no oczywiście trzeba wykorzystać wolny czas, żeby trochę połowić, trochę powyciągać złomu. A przy okazji taki krajobraz się stworzył. Dobrze, lecimy z tematem. No mam pierwszy lepszy fant, bo gwoździków nie pokazuje. A jest pierwszym fantem jest oczywiście wkręt kolejowy. Bardzo dorodny. Aż dziwne, że jeszcze się tu ostał w ogóle, bo rzucałem tutaj, no jak nie 200 razy, to może minimum 100. I jeszcze się ostał jeden. Może wygrzebał się spod mułu, spod tych kamieni, bo ja czuję, że pod tymi kamieniami, bo tu jest mnóstwo kamieni, uwięzionych jest jeszcze mnóstwo złomów, więc trzeba próbować, jak będzie ciepło. Może z jakąś łopatą wejdę do tej rzeki, te kamienie poodsuwam i spod kamieni powyjmuję jeszcze żelastwo. Dobrze, rzucamy dalej. Coś tam mam. O, elegancki fancik. Znów element podkładu kolejowego. Ekstra. No i znowu coś mam ogromnego. Co to jest? Kawał złomu jakiś zardzewiały, ciężki do identyfikacji, no ale dobre 2-3 kilo jest. Super. Lina cała zamarzła, sztywna jest, tak jak już na filmie u Dario. No ale mam fanta kolejnego. Podkłady kolejowe nie zawodzą, tym razem taka część. No i co? Płyniemy dalej, ile się da. No coś wyrwało się z mułu, bo widziałem aż poszedł do góry muł i błoto. Coś wytargane zostało w tym momencie. No co zostało wytargane? Kolejny element. O, patrzcie, tu jeden jest, tu drugi. Trzeci taki mam już w skrzynce. Przejdę troszeczkę tam dalej. No zobaczymy, tam ostatnio nic nie wychodziło. Ale pójdę jeszcze tam dalej w głąb tych drzew. Może coś tam dopłynęło spod mostu. No i przeszedłem na taki odcinek otoczony drzewami. Raz trochę tu łowiłem, ale niedokładnie. No i jest fancik. Także może coś jeszcze wpadnie tutaj. No, trochę takich cieniasów jeszcze wpadło. Pokażę wam później. Drutów dużo. No mamy coś. Jest kątownik. A tutaj co? Też pręt czy gałąź? Gałąź. Dużo takich, no, kolczatek też. Fragmentów ogrodzenia. Coś złapałem, więc zakładam na głowę kamerę. Wcześniej jeszcze baterię Philipsa wyłowiłem. Dobra. Łowimy. Coś złapałem i ciągnę. Więc zaraz to wyjdzie na wierzch. A tu jeszcze pręt przy brzegu jest taki, ale w ziemię wkopany. Patrzcie, co to jest?
Jakaś nakładka. Ciekawe. Jakaś nakładka czy coś. No ale kawał dobrego złomu, także fajny fant. A tu ciekawe miejsce. Jest blacha. Jak będzie cieplej, to ją wyrwę, bo jest przymarznięta do ziemi. Więc sobie ją wezmę. Kawał blachy. Jakieś dachówki, blachodachówki. No ale ja też mam fanta. Co to jest? Patrzcie, jaki wielka obudowa od telefonu. Takie kiedyś były, nie no, żartuję. Żeby później ktoś nie powiedział. Ej, wiem co to jest. Ale jajca, to jest łapka na myszy. Chyba na szczury bardziej. Ale jajca. Łapka na szczury. No nie jestem pewien na 100%, bo taka trochę dziwna. Ale patrzcie, tutaj jest normalnie dźwignia, sprężyna. No, tak mi wygląda na łapkę. Sprawdzę ją później w domu. Przetestuję. No, jest kolejny fant, a właściwie chyba dwa fanty nawet. Za jednym zamachem. No. Jest jakieś kółko. I pręcik. Ze szmatą na końcu. Ktoś sobie pomyśli, że pomyliłem odcinki i wrzuciłem jakiś odcinek z zimy. Przecież jeszcze tydzień temu wchodziłem do wody tutaj w Woderach. A tu nie. Wszystko jest na miejscu. Oprócz pogody. Oj, mamy porządny złom. O, tutaj mam kluczyk chyba od konserwy takiej starej. Tak wygląda. A tutaj pręt. A tam panowie walczą wózkami widłowymi i krzyczą. Okej. Okay. Tym razem taki pierścień Nibelungów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się w te ciężkie czasy. No jeszcze takiego kataklizmu, można powiedzieć, to nie przeżyłem. Tej paniki, tego strachu, bo tak naprawdę nie wiadomo co nas czeka, bo może to zniknąć, albo może jeszcze bardziej się powiększyć, więc musimy być silni i nie dać się. Jest w niektórych miejscach, tak, są rurki przeprowadzone, pewnie podpinają do tego pompy i czerpią wodę z rzeki do pól. Tu jest taka rurka na przykład, a tutaj ogólnie jest taki podest, takie wygląda trochę. Może służy i do wędkowania, ale może i tutaj ta pompa gdzieś jest zakładana i woda jest pobierana, także dobry pomysł ktoś miał. I tutaj się zatrzymuje dużo rzeczy, bo mam zaczep jakiś właśnie, dlatego włączyłem kamerę. Dużo rzeczy tutaj się zatrzymuje w tym miejscu i coś mam, kurczę, jakieś szczypce chyba. Ale fajnie. Ale fancik, super. Szczypce albo kombinerki. Teraz sprawdzimy. Ciężko to. Szczypce, ale łamane niestety. Szkoda, że łamane. No, taki fancik. Lubię takie fanty znajdować właśnie. Także ekstra. A jeszcze przy okazji chciałbym pozdrowić moich widzów. Szymon Bal i Red Blue. Pozdro chłopaki, dzięki, że mnie oglądacie. Wszystkiego dobrego. No i jest w końcu coś grubego. Na coś takiego czekałem właśnie. Ale ekstra fan. Ekstra fancik. Haha. O. No to jest coś. Haha. Dobre 6 kilo. 5-6 kilo, coś takiego. Ekstra. Ciekawe, do czego to służyło. Tutaj jest gwint na końcu.
I tutaj na górze też. No ciekawe. Najważniejsze, że ekstra fun. No co, będę się pomału zbierał, bo trochę przymarzłem. Także ostatnim fantem jest taka puszka. I lecimy na podsumowanie. Hejka, witam na podsumowaniu. Tutaj takie złomki, kawałek blachy, pręty. O, to najlepszy, najlepszy fant, najcięższy. A i takie obcęgi. No, parę podkładów kolejowych, elementów. Jeden skręt i taka łapka na szczury czy coś. Zaraz zobaczymy, no. No faktycznie da się to. O, wygiąłem całkowicie. Ale to chyba było coś takiego. A jak nie, no to może ktoś ma jakiś pomysł, co to mogło być. Trzymajcie się ciepło i nie dawajcie się. A i gratuluję Mustafie i Oli Maćkowi 5000 subów. Życzę wam, żeby jak najszybciej ta liczba się podwoiła albo i nawet potroiła. Zasługujecie na większą rzeszę widzów. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się wszyscy ciepło.